Serdecznie witamy Państwa. Już, uwaga, na 50. w tym roku konferencji prasowej Konfederacji Korony Polskiej. Nazywam się Marta Czech, obok mnie pan poseł Grzegorz Braun oraz pan Włodzimierz Skalik, dyrektor Biura Koła Poselskiego Konfederacja. Temat dzisiejszej konferencji prasowej niezwykle ważki, bowiem chodzi o ukrainizację Polski. Zadajemy pytanie, czy jest to już ukrainizacja galopująca, czy jeszcze pełzająca. Niebawem również, i tutaj proszę śledzić nasze media społecznościowe oraz strony sejmowe, odbędzie się posiedzenie zespołu parlamentarnego do spraw stosunków międzynarodowych oraz interesów Polski i Polonii właśnie w tym temacie, w kwestii ukrainizacji Polski, która w ostatnim czasie wydaje się, że przybiera i na wadze, i na powadze. Dlatego mamy powody do niepokojów, mamy powody do pytań. A przypomnijmy w telegraficznym skrócie fakty, które mogą przyczyniać się do tych niepokojów. Obecnie co 10. mieszkaniec Polski to Ukrainiec. Szacuje się, że około 3,5 miliona przybyszów ze wschodu, przesiedleńców, mamy na terenie Polski. Tak, przesiedleńców. Tego terminu media zaczynają używać coraz bardziej regularnie. A przypomnijmy, że pan poseł był pierwszy, pan poseł Grzegorz Braun. Czołowi politycy w Polsce z kolei nam tutaj próbują forsować ideę utopijnego państwa federacyjnego polsko-ukraińskiego. Przypomnijmy też słowa rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pana Łukasza Jasiny, który opowiadał nam, że, cytuję, jesteśmy sługami narodu ukraińskiego. Przypomnijmy słowa niedawne byłego rzecznika praw obywatelskich pana Adama Bodnara, który postuluje przyznanie Ukraińcom praw wyborczych, a niedawno przecież pan Mateusz Morawiecki przyczynił się do zaciągnięcia kredytu zadłużenia Polski po to, by pomagać Ukraińcom, pomagać Ukrainie. Dodajmy do tego wszystkie świadczenia socjalne z 500+ na czele oraz przywileje dla Ukraińców, tak zwane przywileje etniczne, możemy powiedzieć, które mają Ukraińcy w Polsce, których nie mają we własnym kraju Polacy. Tutaj warto przytoczyć słowa ministra odpowiedzialnego za edukację, pana Przemysława Czarnka, w jednym z ostatnich wywiadów do nauczycieli. Mianowicie, jeśli ktoś przyjął ucznia z Ukrainy do klasy i go nie wypromował, to jest to skandal. Natomiast jeśli uczeń jest Polakiem, to jeśli nie przeszedł promocji do następnej klasy, skandalem to nie jest, jak się możemy domyślać. Dodajmy jeszcze szerzącą się i wciąż nasilającą presję poprawności politycznej, jeśli chodzi o kwestię prawdy historycznej, o cenzurę historyczną, zwłaszcza w przypadku ludobójstwa na Wołyniu, ludobójstwa na Polakach, dokonanego przez Ukraińców, przez ukraińską armię powstańczą. Natomiast jeśli chodzi o ostatnie dni, już te kwestie najbardziej aktualne, chyba najbardziej takim przemawiającym kontrastem i brakiem symetrii w oficjalnych wypowiedziach polityków są takie dwa pasusy, można by powiedzieć. Z jednej strony mamy ambasadora ukraińskiego w Niemczech, który okropnie szkaluje Polskę, pewnie w zamian za udzieloną pomoc, bo jakże by inaczej. A z drugiej strony ostatnie słowa pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego podczas wizyty w Toruniu, który mówi nam o wspólnej przyszłości z Ukrainą i o obowiązku miłości wobec Ukrainy. No proszę państwa, takiego przykazania miłości jeszcze żaden, nawet najbardziej wyrodny ojciec narodu w historii Polski nie formułował. My nie zamierzamy go przestrzegać. Cywilizacja łacińska to przede wszystkim Ordo Caritatis i my się tego trzymamy. Zapraszam pana Włodzimierza Skalika. Szanowni państwo, tak, to już 50. konferencja prasowa Konfederacji Korony Polskiej tylko w tym roku. I nie jest to pierwsza nasza konferencja w sprawie bardzo niepokojących procesów związanych z akcją przesiedleńczą obywateli Ukrainy na teren Polski. Tak, jesteśmy pełni niepokoju, ponieważ mamy powody do niepokoju. Mamy powody do niepokoju, ponieważ wszystkie te prognozy, przewidywania, które
miesiąc, dwa, trzy temu prezentowaliśmy, one dzisiaj spełniają się. I niestety, niestety musimy mieć świadomość, że przecież na tym nie koniec negatywnych zjawisk związanych z ukrainizacją Polski. Z ukrainizacją, ale trzeba również podkreślić z banderyzacją Polski. Przedstawiciele władzy i totalnej opozycji prześcigają się w pomysłach nad obdarywaniem obywateli Ukrainy przywilejami. Przywilejami, o których, tak jak pani Marta wspomniała, często Polacy nawet nie mogą marzyć. My zawsze podkreślaliśmy pomoc tak, przywileje nie. I drodzy państwo, te przywileje są fundowane przesiedleńcom z Ukrainy na koszt obecnych, a zwłaszcza na koszt przyszłych pokoleń, drodzy państwo. Bo to nie jest tak, że Polska dzisiaj ma nadwyżkę budżetową, którą może dysponować właśnie na rzecz państw, obywateli Ukrainy. Dzisiaj trzeba podkreślić, że dług publiczny Polski osiągnął już monstrualne, gigantyczne rozmiary i wynosi 1 700 000 000 000 złotych i wskutek takiej nieodpowiedzialnej polityki, między innymi w stosunku do obywateli Ukrainy, ten dług będzie nadal gwałtownie rosnął. Szanowni państwo, mówimy, co 10. obywatel, mieszkaniec Polski to obywatel Ukrainy, ale przecież trzeba sobie jasno i wyraźnie powiedzieć, że w większości dużych ośrodków miejskich udział obywateli Ukrainy stanowi między 10 a 30% mieszkańców danego miasta. Między 10 a 30% mieszkańców danego miasta. Szanowni państwo, świętej pamięci profesor Bogusław Wolniewicz twierdził słusznie jako polityk, jako filozof polityki, twierdził, że jeżeli na jednym terenie egzystują społeczeństwa o dwóch zasadniczo odmiennych kulturach, o zasadniczo odmiennych korzeniach cywilizacyjnych, to z całą pewnością takie zjawisko jest glebą, na której będą rosły konflikty. I gdy opadną te emocje związane z pomocą, euforia związana z pomocą, gdy spotkamy się z szarą rzeczywistością dnia codziennego, z całą pewnością te negatywne zjawiska, o których ostrzegał profesor Bogusław Wolniewicz, ujawnią się i również tego się obawiamy. W związku z tym, że ta cała akcja przesiedleńcza jest akcją zorganizowaną, prowadzoną metodami zorganizowanymi i metodycznymi, odpór należy również dać w sposób przemyślany, mądry i zorganizowany. I Konfederacja Korony Polskiej zakończyła właśnie pracę nad dokumentem, który ma pomóc nakreślić politykę, która ma zastopować ukrainizację Polski, ma zastopować banderyzację Polski. Zastanawiamy się bardzo często, jak tak szkodliwe dla Polski i Polaków procesy mogą na taką skalę być kreowane i prowadzone przez polityków rządzących i wspieranych przez totalną opozycję. I wydaje się, że być może, przynajmniej w części, odpowiedzią są pewne kompromitujące materiały, nagrania spec-służb Ukrainy, pozyskane na przestrzeni ostatnich lat, nawet dekad, między innymi w domach uciech organizowanych, prowadzonych przez obywateli Ukrainy na terenie wschodniej Polski. Być może właśnie te kompromitujące materiały polityków
powodują, że jesteśmy dzisiaj bezwolni. Nie mają odwagi sprzeciwić się temu niebezpiecznemu zjawisku, wręcz angażują się i go kreują. O tych naszych programowych rozwiązaniach w szczegółach wypowie się pan poseł Grzegorz Braun jako przewodniczący zespołu parlamentarnego, który będzie prezentował ten program w najbliższych dniach. Panie pośle, zapraszam. Szczęść Boże Polakom i Ukraińcom i wszystkim ludziom dobrej woli. Na wezwanie wystosowane przez Jarosława Kaczyńskiego, wezwanie do miłości między Polakami i Ukraińcami, odpowiadamy cytatem z pana Tadeusza: kochajmy się, ale tak z osobna. Szanowni Państwo, oto dokument, projekt jeszcze nie zatwierdzony ostatecznie aktem politycznym. Będzie on prezentowany na zespole parlamentarnym, o którym była mowa. Stop ukrainizacji Polski. Stop ukrainizacji Polski. W swoim czasie mam nadzieję, że nieodległym udostępnimy nie tylko Państwu ten dokument, ale będziemy liczyli na zainteresowanie nim całej opinii publicznej, ponieważ jest to jedyny w swoim rodzaju program zatrzymania procesów dezintegracji, dekompozycji, nie tylko etnicznej, ale w skutkach również politycznej, również terytorialnej, być może dekompozycji państwa polskiego, Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Główna teza programowa, jaką stawiamy w tym dokumencie Stop Ukrainizacji Polski. Szanowni Państwo, jeśli idzie o pomoc, tak, ratujmy życie, ale uwaga, nie standard życia. Ratujmy tych, którzy znaleźli się w jakimś bezpośrednim zagrożeniu, ale nie gwarantując bynajmniej komfortu i korzyści odnoszonych z partycypacji w polskim systemie socjalnym. Do rozwiązania tego problemu trzeba dwóch rzeczy. Trzeba po pierwsze zdecydowanie postawić tamę temu dziś niekontrolowanemu procesowi. Od pierwszych dni było to de facto niekontrolowane przez służbę graniczną przepuszczanie na nasze terytorium osób nieznanych bliżej i nieokreślonych co do statusu, co do zamiarów, co do celów przybywających do Polski z Ukrainy. I druga rzecz, trzeba rozwiązań dedykowanych, a nie wciągania przybyszów z Ukrainy do polskiego systemu opieki socjalnej, ale uwaga, o zgrozo, niektórzy chcieliby, żeby wielkim, szybkim krokiem było to wciąganie Ukraińców do polskiego systemu prawnoustrojowego jako wyborców. Jako wyborców. My się temu stanowczo sprzeciwiamy. Już dziś zapraszam Państwa do zainteresowania posiedzeniem zespołu parlamentarnego, na którym ten dokument zostanie zreferowany i jednocześnie upowszechniony, udostępniony Państwu do wglądu. Mówimy o tym dziś, a nie zwlekamy do jutra, do przyszłego tygodnia, ponieważ niestety wypadki postępują w lawinowym tempie. To, co jeszcze parę tygodni temu było kamieniem obrazy i punktem w akcie oskarżenia wobec nas, mianowicie słowo przesiedleńcy w miejsce słowa uchodźcy, to słowo jest już dzisiaj używane w świecie polityki na takim forum chociażby jak szczyt NATO madrycki. Już tam w Madrycie mówiono otwartym tekstem o przesiedleniach ludności. Otóż jeśli tak, no to szanowni Państwo, nie igrajmy dłużej z ogniem. Dziś zbiera się Rada Bezpieczeństwa Narodowego zwołana przez prezydenta belwederskiego Dudę i wygląda na to, że polityka bezkrytycznego żyrowania upadłości państwa ukraińskiego przez Polaków, że ta polityka ma być kontynuowana. Wygląda na to, że wprowadzanie Polski
w rolę strony wojującej, na którą spaść mają koszta finansowe, koszta polityczne, socjalne, ale także groźba odwetu militarnego. Wygląda na to, że ta polityka nie jest przez nikogo dzisiaj kwestionowana. Konfederacja Korony Polskiej mówi w tych wszystkich sprawach stanowcze weto. I w sprawie wciągania Polski w wojnę, i w sprawie świadomego nadawania państwu polskiemu zupełnie innych, nowych rysów na poziomie transformacji ludnościowej, na poziomie już nie transformacji, a rewolucji demograficznej w Polsce, która wynika z bieżących działań i zaniedbań rządu i prezydenta Rzeczypospolitej. Konfederacja Korony Polskiej mówi stop ukrainizacji Polski. Dziękujemy za uwagę. Ciąg dalszy nastąpi. Do widzenia, do usłyszenia. Z Bogiem.